Dawno, dawno temu żył sobie mały książę, który mieszkał na planecie niewiele większej od niego samego. Mam okazję się pobawić mocno w tym dubbingu, bo gram jedną z postaci z tej wspaniałej książki, małego księcia, próżny. I on jest bardzo próżny. Jest, można powiedzieć, klaskoholikiem. Czyli jak ktoś bije brawo i mu klaszcze, to nie. Dziękuję bardzo. Ja mam tę przyjemność dubbingować Różę, bardzo próżną kobietę. Mały książę musi zostawić Różę po to, żeby spotkać samego siebie. W Małym Księciu podkładam głos pod postać, która została stworzona specjalnie na potrzeby tego filmu, tej animacji. I jest ona mamą głównej bohaterki. Jest, można powiedzieć, taką korpo-mamą, która jest bardzo zajęta swoją pracą, na maksa wkręcona w swoje zawodowe historie. Nie mnie oczywiście ją oceniać, ale siłą rzeczy, gdy patrzę na niektóre sceny, to myślę sobie, że nie chciałabym mieć takiej mamy. Moja rola jest trochę niespodzianką. Nie mogę za dużo zdradzić, ale będzie się dużo działo, będzie dużo zabawy, także myślę, warto zainwestować chwilę czasu, żeby zobaczyć ten film. Podkładam głos Lisowi, jestem Lisem. To rzeczywiście było dosyć przejmujące, kiedy mówiłem kwestie, które dla ludzi są jakby esencją życia. Mam nadzieję, że dzieciaki polubią tą postać. Postać, której pomagam istnieć na ekranie, to król. Ten król jest jednym z nas. Żyje w złudzeniu. Wydaje mu się, rządzi, a przecież nie rządzi. Wydaje mu się, że wie, czym rządzi, a przecież nie wie, czym rządzi. A w rezultacie tej pięknej historii okazuje się, że w ogóle jest kim innym, niż jemu się wydawało. Jak tak poważnie się nad tym zastanowić, to jest to historia o każdym z nas. Nie wiem, czy to jest żmija, czy to jest wąż. W każdym razie jest to, wydaje się, postać dosyć dwuznaczna. Fakt, że akurat proponuje mi się granie czarnych charakterów, jest związane nie tyle z barwą mojego głosu, co chyba z moją fizycznością w ogóle i takim w gruncie rzeczy dosyć stereotypowym postrzeganiem mnie jako aktora, czyli takiego właśnie twardziela, takiego twardego typa, podczas gdy w rzeczywistości jest inaczej. Jak się dowiedziałem w ogóle, że coś takiego będzie robione, marzyłem o tym, żeby w jakimkolwiek wymiarze. Nawet chciałem szczeknąć jako pies. Nawet chciałem być źdźbłem trawy, który szumi na wietrze. A okazało się, że mam kwestię. Oficer policji. Antek Pawlicki. Robert Więckiewicz. Anna Cieślak. Andrzej Seweryn. Łukasz Nowicki. Małgosia Korzuchowska. Maciej Musiał. Piotr Adamczyk. Zapraszam do kina na film Mały Książę. Wielka literatura i wspaniała animacja. Mały Książę. W kinach.